spotkania jego firmy z małżeństwem B, które miały zainwestować w spadający jet E. Według Wilczyka Witolin nie miał pojęcia o rynku lotniczym. Dziś jednak nie powtórzył swoich zeznań co do rozmów, które odbyły pracownice jet E po spotkaniu, w którym miały paść słowa u nas, proszę Państwa, o wszystkim. Jeszcze o tych złodziejach, o reprywatyzacji kamienic, jako że Państwo widzą, że normalnie zabierają całe budynki, całe kamienice o zgrozo dookoła. I to jest prawda. Całe kamienice, całe budynki. Całe kamienice, przejmowanie całych kamieni. Swoją drogą,
dzisiaj takim parasolem ochronnym została objęta pani sędzia Julia Przyłębska. Marzec Sergej Szmularczyk uważa, że to orzeczenie nie ma nic wspólnego z bieżącą polityką, a ma charakter ustrojowy. Rozumiem, że to pan poprzecznia sprawę możliwości wykonania w sądach kwestii powołania przez Przyłębska. Dzisiejsze orzeczenie jest ostateczne i wejdzie w życie w chwili opublikowania. Ewa Masążnik, Polskie Radio. Domaganie się odszkodowań od Niemiec przez Polskę jest zasadne. Twierdzenie, że roszczenia te wygasły lub uległy przedawnieniu, jest nieuzasadnione. To oczywiście. Ekspertyzy Biura Analiz Sejmowych. No, oni by tak chcieli, wiesz. Wnioskodawca Arkadiusz Mularczyk z PiS-u powiedział, że Niemcy stosowały wobec Polski inne standardy niż wobec Stanów Zjednoczonych czy Izraela, jeśli chodzi o wypłatę odszkodowań wojennych. Arkadiusz Mularczyk był też pytany o stanowisko polskiego rządu z 1953 roku w sprawie zrzeczenia się roszczeń. Polska w tamtym czasie nie była krajem suwerennym, powiedział. To orzeczenie było ułożone przez Związek Radziecki, nie zgodne z prawem wewnętrznym, ponieważ to Rada Państwa, a nie Rada Ministrów, posiadała kompetencje w sprawie tych działań. Nie zostało zakomunikowane, nie było to ogłoszone urzędowym, nie było posłane do RD, nie było zarejestrowane w Krajach Stanów Zjednoczonych. Zdaniem Katarzyny Lugnauer Nowoczesnej rząd PiS nie wystąpi do Niemiec o roszczenia, ale będzie je wykorzystywać na użytek wewnętrzny, by, jak to określiła, utożsamić Niemcy z Unią Europejską. Cała sprawa reparacji ma napędzać taką antyeuropejską atmosferę w Polsce, po to, że jeżeli kiedykolwiek dostaniemy jakieś kary od Unii Europejskiej, po to, jeżeli kiedykolwiek Unia Europejska zadecyduje, że my przestrzegamy drugiego artykułu traktatu europejskiego, to zawsze będzie można powiedzieć na skutek tego, że oczekiwaliśmy słuszne reparacje. W opinii Biura Analiz Sejmowych podkreślono m.in., że Polska poniosła największe w stosunku do całkowitej liczby ludności i majątku narodowego straty osobowe i materialne ze wszystkich państw europejskich. Były dyrektor marketingu linii lotniczej JetAir, Ireneusz Dylczyk, powiedział, że od początku był sceptyczny co do działalności biznesowej Marcina P., właściciela Amber Group, który w 2011 przejął przewoźnika. Były pracownik JetAir zeznawał przed Sejmową Komisją Śledczą. Ireneusz Dylczyk wyjaśnił, że szczegóły działalności nowego właściciela linii lotniczej zostały mu przedstawione w lipcu 2011 roku. Podejrzane były dla niego wysokie nakłady na marketing, choć się według planu firma miała być tanim przewoźnikiem. Wracamy do spotkania, przynajmniej takie było moje uczucie, bo jak to będą budować przewoźnika samochodowego, który znikąd skończył bizantyjskich rozmiarów, no to trudno, mając wiedzę na temat tego, jak funkcjonuje rynek, funkcjonują tylko te przewozy, presja na ceny biletów, zwłaszcza na taki rynek niż nasz, trudno odnieść wrażenie, że koszty są rozmożywane nieproporcjonalnie. Kolejną osobą, która ma zostać dziś przesłuchana, będzie Mariusz Olech, gdański biznesmen. Według zeznań wcześniejszych świadków miał być zainteresowany inwestycją w JetAir, ale ostatecznie zrezygnował. Kilka dni potem do firmy miał wpłynąć mail od właściciela Amber Gold Marcina P. z ofertą przejęcia JetAir. A w związku z zagrożeniem terrorystycznym w Mediolanie pisze o tym włoski dziennik Il Messaggero. Gazeta ujawnia, że niebezpieczeństwo ataku wzrosło, bo w ostatnich dniach ukradziono tam 3 furgonety. Są obawy, że mogą zostać wykorzystane w zamachu. Gazeta ujawnia, że komendant mediolańskiej policji w tajnym okuniku ostrzegł, że między 4 a 6 września w stolicy Lombardii ukradziono 3 furgonety należące do znanej firmy przewozowej. Według komendanta pojazdy tego rodzaju mogą być użyte do zorganizowania zamachu podobnego do sierpniowego ataku w Barcelonie. Paranowała ludzi na słynnym spektaklu Las Ramblas. Minęło 14 osób, a ponad 20 zostało rannych. Tak naprawdę, jeśli chodzi o tego rodzaju interesowe, to tutaj w moim zdaniem
Pozdrawiamy serdecznie z panem
w sprawie Amber.
Ambergold. Za chwilę, lada moment, powinno rozpocząć się przesłuchanie Mariusza Olecha. Czego się pan spodziewa z kolei teraz? Bo mam nadzieję, że dowiemy się przynajmniej już przed komisją, skoro ma pan takie dobre przewidywania. Co będziemy mogli usłyszeć? To też się sprawdziło, bo domyślałem się, że jednak w elektromarketingu, że też będzie przynajmniej siebie nie postawić w złym świetle, twierdząc, że mu się wydawało, że to był dobry biznes, bo sobie kompetencje kazało ocenić bardzo nisko, po prostu marketingowe. Natomiast Mariusz Olech, on od początku twierdził, że nie ma nic wspólnego z tą sprawą, w żaden sposób nie da ucierpieć swojemu biznesowi, sądzę, że będzie się zasłaniał niepamięcią, będzie twierdził, że jest manipulowany w tą sprawę, nie ma z nią żadnego związku, nie zna pana P, nie zna nikogo, kto w tą sprawę jest uwikłany i generalnie nie wie, kto został wezwany. Taki scenariusz wypadku bym obstawiał akurat przy tym przesłuchaniu. No to w takim razie jeszcze jedno przewidywanie, czego spodziewa się pan po przesłuchaniu prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza? Podobne narracji, ale jest szansa, tak mi się wydaje, że jeżeli członkowie komisji będą odpowiednio wnikliwi i powyciągają pewne związki przyczynowo-skutkowe i pokażą, że w niektórych miejscach prezydent Gdańska mógł się spotkać z Marcinem P. i to nie tylko były rauty z okazji promocji filmów i wydarzeń w Gdańsku, no to upadnie ten mit, że nie było żadnego związku i żadnych prób kontaktu. Jeżeli się nie dowiemy o jakichś nowych faktach, które są nieznane opinii publicznej, to jest też jeszcze szansa, że po prostu prezydent w pewnym czasie może powiedzieć coś takiego Michał Tusk, czego nie planował, co sprawi, że miał jakąś świadomość tego, że Ambergold zmierza do upadku, a przeszkadzało mu równocześnie ciągnięcie za linię tego słynnego holu jednego z pierwszych samolotów OED Express na lotnisku w Gdańsku. Jeżeli pan Adamowicz będzie trzymał gardę, to pewnie będzie tak jak w przypadku, jak się spodziewam, pana Olecha, a jeżeli uda się znaleźć jakieś nowe dowody albo gdzieś ta garda mu się poluzuje, to możliwe, że jednym zdaniem trafi na czołówki gazet, więc bardzo ciekawe może być już jutrzejszy dzień, na pewno warto śledzić. Moim gościem był Marcin. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Widzę, że już członkowie komisji zasiadają na swoich miejscach, więc będziemy oczywiście wracać do sprawy Ambergold jeszcze w tej godzinie, a i następnej w czasie serwisów informacyjnych. Więc proszę zostać z Polskim Radiem 24, a już teraz zapraszam na kolejną część gorącego tematu. Gorący temat. Polsce przysługują roszczenia odszkodowawcze ze strony Niemiec w związku z II wojną światową, stwierdziło Biuro Analiz Sejmowych. Na stronach Sejmu opublikowano ekspertyzę prawną przygotowaną na wniosek posła PiS Arkadiusza Mularczyka. Moim gościem jest dr Piotr Zagrzewski, politolog UKSW. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Od dłuższego czasu trwa debata w Polsce na temat reparacji wojennych, które Niemcy powinny nam wypłacić. Dlaczego trwało to tak długo do tej pory i że musieliśmy czekać aż na jakiś konkretny ruch polityczny, a przeniosło się to z rzeczywistości medialnej? Rzeczywiście trochę na ten krok czekaliśmy. Sprawa jest wielowymiarowa. Jest dlatego, myślę, tak interesująca. Proszę zobaczyć, że zwykle komentując różne aspekty życia polityczno-gospodarczego, raczej my dotykamy wyłącznie wymiaru politycznego i wtedy też ocena jest i analiza łatwiejsza. W tym wypadku mamy do czynienia, myślę, z taką sytuacją, w której po pierwsze szerzuje się płaszczyzna polityczna, po drugie historyczna, po trzecie wreszcie płaszczyzna prawna, która też ma tutaj ogromne znaczenie. I rozumiem, że pan redaktor zwłaszcza pyta mnie o tę płaszczyznę polityczną, bo nie należy oczywiście abstrahować od tego, czy możemy, czy nie. Tutaj trwają spory prawne i rzeczywiście eksperci w zakresie prawa międzynarodowego niech się wypowiadają. Natomiast sprawa ma także wymiar polityczny w tym właśnie pytaniu, które pan redaktor postawił, dlaczego teraz i jakie będzie to niosło ze sobą konsekwencje. Myślę, że wynika to po pierwsze z polityki prowadzonej przez Prawo i Sprawiedliwość i chęć. Bardzo często w stosunkach międzynarodowych bywa tak, że stawiając jakieś żądanie, które drugiej stronie może się wydać wręcz absurdalne, często gra się także o coś innego. I ja tutaj mam takie wrażenie, że być może Prawo i Sprawiedliwość nie liczy na te miliardowe reparacje, natomiast jest to wyraźny sygnał dla Niemiec, zwłaszcza, że tutaj także politycy niemieccy byli krytyczni w
rządu z kolei jest kilka takich kwestii spornych. Rząd polski myśli tym ruchem, ale jeszcze warto podkreślić, że oficjalnego stanowiska nie ma. Na razie mamy jedyny właśnie z urzędowych dokumentów, który pan przedstawił zapowiedzi. Choroba na Amerykę. Zbiora analiz sejmowych. Na mieszkania, choroba, chcą mieć te mieszkania. Natomiast absolutnie trudno tutaj jeszcze, znaczy musimy poczekać po prostu na oficjalne stanowisko polskiego rządu i wtedy się do niego odnosić. Z zapowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości wynika, że rzeczywiście takie żądania zostaną postawione. No pytanie właśnie, jakie to będzie miało konsekwencje dla stosunków polsko-niemieckich. Ale co Prawo i Sprawiedliwość mogłoby ugrać w tej całej sytuacji? Politycznie oczywiście. Wie pan, no ja myślę, że po pierwsze to jest, można to znowu rozpatrywać w dwóch płaszczyznach, zewnętrznej i wewnętrznej, bowiem no oczywiście ta sprawa jest międzynarodowa, natomiast może najpierw odniosę się do polityki krajowej. Tutaj wyraźnie to są dodatkowe, myślę, punkty dla Prawa i Sprawiedliwości. Takie jasne postawienie sprawy, zwrócenie do tego resentymentu właśnie negatywnych stosunków polsko-niemieckich. Ono może konsolidować po pierwsze elektorat PiS-u, a po drugie no też przysporzyć się dodatkowych zwolenników. No i przede wszystkim wywołuje, to jest kolejny temat, myślę, obok polityki migracyjnej uchodźców. W jakiś sposób ustawia w odpowiedni sposób polską scenę polityczną. O co mi chodzi? Chodzi mi o rzucenie tematu, do którego opozycja właściwie nie ma wyboru odnieść się w inny sposób, jak tylko przyklasnąć. Proszę zwrócić uwagę, dzisiaj Tomasz Siemoniak powiedział, że generalnie kierunek jest słuszny. Oczywiście na zastrzeżenia do tego, jak to PiS realizuje, no ale to właściwie opozycja nie ma innego wyjścia, jak tylko powiedzieć dobrze, idźmy w tym kierunku. Każde przeciwne zdanie oznaczałoby, że opowiadają się po stronie niemieckiej. I wreszcie ten drugi wymiar, wymiar międzynarodowy, wracam do tego, o czym powiedziałem, że często stawia się to takie wysokie żądanie, żeby osiągnąć może mniejszy cel. No my jesteśmy przed nową perspektywą budżetową Unii Europejskiej. Wielka Brytania jest w okresie wyjścia z Unii Europejskiej, w związku z tym rola Niemiec zdecydowanie tutaj wzrasta. Być może to jest jakaś karta przetargowa, żeby Niemcy pamiętali, że jeśli, prawda, będzie taka chęć, aby na przykład w Polsce te środki w kolejnym budżecie, w kolejnej perspektywie budżetowej zredukować, no to my mamy jeszcze tę kartę pod tytułem odszkodowania, pod tytułem reparacje. Opozycja podnosi bardzo często kwestię reparacji od Rosji, w pewien sposób odbijając piłeczkę. Trochę nawiązując do pana odpowiedzi, czyli tego, że z jednej strony nie możemy zaprzeczyć, że reparacje nam się nie należą, bo my staniemy po stronie niemieckiej, ale opozycja próbuje jakoś z tego wybrnąć. Jak by pan ocenił te działania? Ja myślę, że no to jest mówienie generalnie tak, w szczegółach nie, ale sprowadzając to do tak. No. Trzeba być konsekwentnym w polityce, panie redaktorze, i w związku z tym myślę, że Platforma Obywatelska zwłaszcza nie może popełnić podobnego błędu jak w polityce migracyjnej, gdzie po pierwsze ustami swoich różnych liderów mówiła, że wysyłała do opinii publicznej sprzeczne komunikaty, no a po drugie, no właśnie po stronach po tej drugiej stronie. Ja myślę, że politycy, znowu trzymając się tutaj tylko i wyłącznie ograniczając tę opozycję do Platformy Obywatelskiej, muszą mieć w pamięci jeszcze kwestie chociażby związane z no, kampanią, w której padł ten cios pod tytułem Dziadek z Wehrmachtu, no i wreszcie sama postać Donalda Tuska i tutaj próba wykreowania obecnego polityka europejskiego na osobę, która zdecydowanie jest no, po stronie właśnie Niemiec i nie reprezentuje interesu polskiego. I tu stawiam kropkę. Bardzo dziękuję. Dr Piotr Zagrzewski, politolog UKSW, był moim i Państwa gościem w gorącym temacie. Na kolejny zapraszam jutro o 8 minut po godzinie 15. Reklama. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. Aha, tak, pani Grażynko, to żywe sreberka, ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc
Mając odporność, nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa. Jak smakuje? Zdrowit. Ale mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 4K Ultra HD 49 cali za jedyne 1890. Taniej o 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Mężczyzna nie unika problemów, tylko staje z nimi twarzą w twarz. By nad sobą panować, nie potrzeba zachodu. Zmierz się ze swoją prostatą i załatw sprawę po męsku. Jednak obsługa Prostamolu Unodziennia skutecznie spowalnia rozrost prostaty i reguluje oddawanie moczu. Prostamol Uno przywraca swobodę. Prostamol Uno. Męska lecz męski lek. Dostępny w aptekach. Prostamol Uno kapsułki miękkie 320 mg ekstraktu z owoców łoczni pyłowanej Sereno Arepens. Wskazania. Łagodzi dolegliwości związane z łagodnym rozrostem prostaty występujące przy oddawaniu. Wrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny Berlin Chemie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rozkoszuj się bogactwem francuskich smaków, bo już teraz w Lidlu ponad 20 oryginalnych francuskich serów. Na przykład wyśmienity ser Camembert, tylko 4,99 za 250 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. Co dzisiaj na kolację, coś z serem. Ale znów będzie mi ciężko na żołądku, a coś z fasolką? Pyszna, tylko później te gazy, o, może zamówię pizzę. Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w ciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Jasiu, powiem ci coś na ucho. Czuciu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela. Przejmuj się, z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki do ssania Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po molekiem D3 Forte. Reklama nie, po co ta reklama? Na Kowalik Gankati. Zapraszam. Komisja śledcza wyjaśnia aferę Amber Gold. Przez kilka godzin zeznawał były dyrektor marketingu linii lotniczej Jet Air Ireneusz Wilczyk. Świadek podkreślił, że od samego początku był sceptyczny, jeśli chodzi o inwestycje Amber Gold w Jet Air. Ja nie oceniałem, czy Amber Gold to piramida finansowa, parabank, bo się na tym nie znam, mówił. Za chwilę ma zostać przesłuchany Mariusz Olech. Gdański biznesmen według zeznań wcześniejszych świadków miał być zainteresowany inwestycją w Jet Air, ale ostatecznie zrezygnował. W Dzienniku Ustaw opublikowany został dzisiejszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał orzekł, że sądy, w tym Sąd Najwyższy, w trybie cywilnym nie mogą badać ani prawidłowości powołania przez prezydenta prezesa Trybunału, ani wyboru sędziów Trybunału przez Sejm. W ocenie posła PiS-u Arkadiusza Mularczyka skutkiem dzisiejszego orzeczenia powinno być umorzenie jutrzejszej sprawy przed Sądem Najwyższym. To rozstrzygnięcie jest ważne, istotne, ponieważ ma charakter ustrojowy. Dotyczy relacji pomiędzy Sejmem, prezydentem, Trybunałem Konstytucyjnym. To rozstrzygnięcie de facto przecina sprawę możliwości badania w sądach cywilnych, kwestii wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego, kwestii powołania tych sędziów przez prezydenta, ale również kwestie powołania przez prezydenta prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Innego zdania jest Arkadiusz Myrcha, poseł PO, komentując orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, powiedział, że jest to kolejny odcinek sagi Trybunał dla swoich. Mamy kolejny żywy dowód na to, że zasiadające tam osoby obejmują takim parasolem ochronnym partię rządzącą i jej nominantów,
zamiast być sądem prawa. Dzisiaj takim parasolem ochronnym została objęta pani sędzia Julia Przyłębska, pomimo że wokół procedury jej wyboru nawarstwiła się ogromna ilość kontrowersji. Jutro w tej sprawie ma się wypowiedzieć Sąd Najwyższy. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że obchody stulecia odzyskania niepodległości powinny być także okazją do refleksji nad przeszłością kraju. Podczas inauguracyjnego posiedzenia Komitetu Narodowych Obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej prezydent podkreślił, że najbliższe lata będą ważne i podniosłe dla Polaków. Andrzej Duda przypomniał, że przed 100 laty czołowi polscy politycy potrafili działać razem mimo dzielących ich różnic. Dlatego cieszy go, że w komitecie znaleźli się ludzie o różnych wizjach rozwoju Polski. Ludzie także i teraz po tych 100 latach o bardzo różnych poglądach, bardzo różnym często spojrzeniu na dzisiejszą Rzeczpospolitą, na to, jaka ona powinna być, ale jesteśmy tutaj razem, bo wszyscy pewni jesteśmy jednego, że powinna być niepodległa i powinna być suwerenna, że powinna być wolna. Stulecie odzyskania niepodległości przypadnie 11 listopada 2018 roku. Polskie małżeństwo uwięzione na karaibskiej wyspie Saint Martin koczuje przed bramą na lotnisku. Po huraganie Irma, który doszczętnie niszczył wyspę, Tomasz i Sylwia Wierzchowscy czekają na transport do kraju. Wczoraj dostaliśmy SMS o prowadzonej ewakuacji, dlatego postanowiliśmy przenieść się na lotnisko, mówi w rozmowie z Polskim Radiem Lublin Tomasz Wierzchowski. Myśleliśmy, że wczoraj wylecimy, ale przylecieli tylko po Francuzów, kolegów. Na nas nie puścili do samolotu, mimo tego, że brali zwierzęta, brali wszystko, no ale dostaliśmy. To jest 9 osób z Polski, Węgrzy, Słowacy. Wydał kolejne oświadczenie w sprawie uwięzionych na wyspie Polaków. Czytamy w nim, że na wyspie Saint Martin wojsko holenderskie i francuskie rozpoczęło ewakuację. Należy podkreślić, że w pierwszej kolejności ewakuowani są pacjenci medyczni i osoby starsze. Dalej napisano, że polskie służby dyplomatyczne przekazały władzom holenderskim i francuskim dane 6 Polaków chcących ewakuować się z karaibskiej wyspy i że polscy konsulowie podejmują intensywne działania, by zapewnić Polakom jak najszybszy transport. Zderzenie dwóch pociągów w szwajcarskim mieście Andermatt. Pierwsze doniesienia mówią o około 30 rannych. Nie wiadomo jeszcze, jak poważne są ich obrażenia. Nie są znane także przyczyny wypadku. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko oświadczył, że wszyscy zaangażowani w incydent z nielegalnym przekroczeniem granicy przez byłego prezydenta Gruzji Michaila Saakaszwilego powinni ponieść odpowiedzialność. Ten incydent nie potrzebuje komentarzy politycznych. Będziemy go komentowali wyłącznie na płaszczyźnie prawnej, powiedział Poroszenko w Kijowie. Wszystko mi jedno, kto narusza granice państwa, czy bojownicy na wschodzie, czy politykierzy na zachodzie. Powinna być za to jasna odpowiedzialność prawna, zaznaczył. Poroszenko zwrócił uwagę, że Straż Graniczna Ukrainy miała pełne prawo użycia broni wobec zwolenników Saakaszwilego, którzy przypuścili wczoraj szturm na przejście graniczne w Szeginiach na granicy z Polską. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarach 35 minut po godzinie 15. Temat dnia. W Dzienniku Ustaw opublikowany został wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał orzekł, że sądy, w tym Sąd Najwyższy w trybie cywilnym, nie mogą badać ani prawidłowości powołania przez prezydenta prezesa Trybunału, ani wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm. W naszym studiu gość profesor Antoni Bojańczyk, Uniwersytet Warszawski. Witam, dzień dobry, dzień panie dobry, profesorze. Żydostwo z Kurskiej. Jak pan ocenia dzisiejsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego? Czy mogę się wypowiedzieć na podstawie... Baba karę zapłaci i tyle, bo to przecież... Nie te czasy. Ona nie sprzyja, tylko ona w drugą stronę. Trybunał Konstytucyjny przyjął, że z racji swojej kadencji tego trybu powołania. No ta Lipska powiedziała, że ona będzie walczyła do ustranej śmierci. Nie z prawą cywilną, a są stare, to więc... kodeksu postępowania cywilnego. No i podał. Przecież Lipska ma rację, bo to przecież my mamy rację. Na uzasadnienie tego stanowiska szereg argumentów. A baba jakiś powiedział, że odrębną sprawą jest sprawowanie mandatu do Izraela
sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a odrębną sprawą jest jego stosunek służbowy. Wydaje się, że z tego, wychodząc od tego, z tego punktu wyjścia, właśnie doszedł do takiego wniosku, że tego, tej pierwszej płaszczyzny nie można badać przed sądami powszechnymi. Także wydaje mi się, że no, jest tutaj pewna argumentacja, która no, nie mogę się wypowiadać bardziej szczegółowo przed poznaniem motywów pisemnych tego orzeczenia, ale jest argumentacja na pewno prawnicza przedstawiona, interesująca, która wydaje się przekonywująca. Natomiast pytanie, co się stanie teraz, bo znaleźliśmy się w takim, no to jest rodzaj thrillera prawniczego teraz. No bo jutro w tą jak sprawą... Kolejna scena tak jest. Jutro, no właśnie, jaka będzie odsłona jutro, bo jutro sprawą tą, właściwie aspektem, tą samą sprawą, tylko jej głównym aspektem ma się zająć Sąd Najwyższy. No i Sąd Najwyższy, sekwencja wydarzeń jest tutaj ważna, bo dzisiaj było to orzeczenie, ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego i jutro, no nie wiadomo, co zrobi Sąd Najwyższy, bo z jednej strony Konstytucja mówi, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i mają moc powszechnie obowiązującą i to właściwie wskazuje na to, że jutro Sąd Najwyższy będzie miał związane ręce tym orzeczeniem dzisiejszym Trybunału Konstytucyjnego. Chociaż pojawiają się również głosy publicystów, że no, Sąd Najwyższy, mówiąc kolokwialnie, tak tego nie zostawi. Trudno powiedzieć tak, co będzie jutro. Przed chwilą słuchałem wypowiedzi, czytałem wypowiedź rzecznika Sądu Najwyższego, pana sędziego Michała Laskowskiego, który mówi, że na pewno Sąd Najwyższy uwzględni to, co do tego też nie ma wątpliwości, orzeczenie dzisiejsze Trybunału Konstytucyjnego, natomiast w którym kierunku pójdzie to rozstrzygnięcie, trudno powiedzieć. Myślę, że najważniejsze, znaczy znaleźliśmy już w takim punkcie, tak ta sprawa jest powikłana, ona się tak już poplątała, że wydaje mi się, że trudno jest dzisiaj nieprawniczej, a nawet prawniczej opinii publicznej zrozumieć, o co w tym chodzi, więc wydaje mi się, że dobrze by było powiedzieć dosłownie cztery słowa, ale znacznie więcej słów na temat tego, skąd w ogóle o co chodzi w tym sporze. Właśnie geneza sporu i takie ABC dla wszystkich, dla mnie również, bo faktycznie, tak jak pan profesor zaznacza, sprawa jest w tej chwili już niesamowicie skomplikowana. No tak, bo dzisiaj się znajdujemy w takiej sytuacji, że mamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, w którym on bada zgodność z konstytucją przepisów kodeksu postępowania cywilnego, ale na dobrą sprawę nie wiadomo, dlaczego to robi. Tak, no, robi to na wniosek grupy posłów, ale skąd się w ogóle wzięła ta sprawa, jak ona zawisła, dlaczego akurat teraz przed Trybunałem Konstytucyjnym. No, żeby to zrozumieć, to musimy się cofnąć do 2015 roku i do wyborów parlamentarnych w 2015 roku. Jak wiemy, cały ten konflikt ogromny, prawny, polityczny, zaczął się od tego, że Sejm siódmej kadencji powołał 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego i był spór co do tego, czy miał prawo wybrać 2 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, do których miał powoływać Sejm ósmej kadencji, który został wybrany w wyborach 2015 roku. Następnie ten Sejm ósmej kadencji stwierdził nieważność wszystkich tych uchwał, 5 uchwał o powołaniu sędziów i myślę, że tutaj miał pewne podstawy prawne do takiego postąpienia, bo chodziło o to, że podmiotem, który był uprawniony do, w myśl ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2015 roku, do wysunięcia kandydatury sędziego Trybunału Konstytucyjnego, było Prezydium Sejmu oraz grupa 50 posłów. Natomiast te kandydatury zostały wysunięte wyłącznie przez Prezydium Sejmu. I działając na tej podstawie, Sejm ósmej kadencji unieważnił, stwierdził nieważność tych uchwał poprzednich i powołał 5 nowych sędziów na te stanowiska. I właściwie to jest początek całej tej sprawy, bo teraz rok później, w 2016 roku, ówcześnie urzędujący prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Rzepliński zakwestionował legalność sprawowania urzędu przez 3 spośród tych sędziów powołanych na nowo, że tak powiem, w 2015 roku i sprawa zawisła przed sądem. Właśnie w ten sposób znalazła się przed sądem, bo prezes ją skierował do sądu, żeby sąd się zajął tą sprawą. No i sąd się zajmował tą sprawą. W pierwszej instancji nie wypadło to pomyślnie dla prezesa Trybunału Konstytucyjnego,
Został złożony środek odwoławczy do sądu apelacyjnego, ale w międzyczasie zmieniła się konfiguracja personalna, dlatego że pan prezes Rzepliński odszedł w stan spoczynku pod koniec 2016 roku i prezesem została wybrana pani prezes Przyłębska, która cofnęła ten pozew. No i sąd się teraz zastanawia, próbując to przedstawić w sposób najprostszy, sąd się zastanawia nad tym, czy ona miała uprawnienie, legitymację do tego, żeby cofnąć ten wniosek, czy ona jest w sposób zgodny z prawem powołanym prezesem Trybunału Konstytucyjnego. I to jest jakby ten odprysk, znaczy może nie odprysk, tylko główny wątek tej sprawy, którą będzie rozpoznawał jutro Sąd Najwyższy. I cała sekwencja wydarzeń jest, dlatego tutaj jest ważne to, że dzisiaj orzekał Trybunał Konstytucyjny, a jutro orzeka Sąd Najwyższy, że gdyby było odwrotnie, to Trybunał Konstytucyjny stanąłby z punktu widzenia prawnego przed pewnymi faktami dokonanymi, to znaczy przed stanowiskiem prawnym Sądu Najwyższego co do pytania prawnego o to, czy pani prezes obecnie urzędująca jest zgodnie z prawem, została powołana na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. No i znaleźliśmy się w związku z tym w pewnym klinczu. Ja myślę, że to będzie bardzo trudno rozwiązać na podstawie obowiązujących przepisów. No właśnie, to panie profesorze, to może doszliśmy do takiego miejsca, że należałoby stwierdzić, że potrzeba tutaj nowych przepisów, by do tego typu sytuacji, by do tego typu sporów kompetencyjnych w bliższej czy dalszej przyszłości nie dochodziło. Niewątpliwie tak jest. Już niektórzy prawnicy o tym mówią, bodajże pan sędzia Leon Kieres, który złożył zdanie odrębne do dzisiejszego wyroku, wskazał na to, że jest potrzeba rozwiązania systemowego i wydaje mi się, że tutaj w tym zagmatwaniu prawnym, do którego doszło wielopoziomowym, bo to nie jest kwestia tylko tego, co się dzisiaj dzieje, tak z dnia na dzień, jutro i dzisiaj w poniedziałek, tylko to jest problem, który się sprowadza do tego, kto ma prawo rozstrzygać o legalności powoływania sędziów, prezesów Trybunału Konstytucyjnego. I chyba potrzebne są rozwiązania legislacyjne. Wydaje się, że naturalnym miejscem dla takich rozwiązań będzie konstytucja. I należy się zastanowić nad tym, kto miałby być organem decydującym o tym, czy taki wybór jest zgodny z prawem, czy nie. Wydaje mi się, że propozycja, by był to prezydent, nie jest rozwiązaniem złym, bo to jest zdecydowanie sprawa ustrojowa. Wydaje mi się, że ja jestem przeciwnikiem tego, żeby o kwestii legalności, mówiąc w pewnym skrócie, wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego czy prezesa Trybunału Konstytucyjnego orzekały sądy powszechne bez wyraźnej podstawy prawnej ku temu. Dlatego, że to wprowadza zupełnie niepotrzebny chaos i bałagan do porządku prawnego. Następują właśnie zderzenia kompetencyjne pomiędzy różnymi organami. Tutaj Trybunał dzisiaj tym orzeczeniem sprawę uporządkował w pewnym sensie i bardzo dobrze moim zdaniem się tak stało. Tak jak mówiłem na początku rozmowy, ta argumentacja nawiązująca do dwoistości, tego brzydką nowomową prawniczą, do dwoistości stosunku prawnego sędziego, to znaczy z jednej strony takiego ustrojowego, jego sprawowanie urzędu sędziowskiego, a z drugiej strony stosunek służbowy, który się zwiąże z kwestiami z zakresu prawa pracy, wydaje mi się przekonywująca. I chyba naturalnym krokiem kolejnym będzie rozwiązanie legislacyjne, które niewątpliwie jest potrzebne. Inaczej chyba się tego nie rozwiąże. To krótko jeszcze, panie profesorze, jeśli pan pozwoli, właśnie przytoczę słowa sędziego Kieresa. Przypomnijmy, że Trybunał wydał dziś wyrok w 5-osobowym składzie po posiedzeniu niejawnym, no a właśnie sędzia Leon Kieres złożył zdanie odrębne, argumentując to między innymi tak. Obecna konstytucja nie przewiduje sądowej kontroli prawidłowości wyboru sędziów przez Sejm i powoływania prezesa Trybunału Konstytucyjnego przez prezydenta. W rezultacie w obecnym stanie prawnym nie ma możliwości wyeliminowania z systemu prawnego wadliwych aktów stosowania prawa, których efektem byłby wybór sędziów lub powoływanie prezesa Trybunału Konstytucyjnego. To zdanie odrębne, które dziś wyraził sędzia Leon Kieres. Ja się zgadzam z konkluzją, którą artykułuje profesor Kieres i z tym wyjściem.
częściowym stwierdzeniem, że obecna konstytucja nie przewiduje kontroli, sprawowania kontroli przez Sejm nad wyborem sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale problem polega na tym, że tak jest, to prawda, tylko co zrobić w sytuacji, do której doszło w środowisku ustrojowym, no właśnie, że są wątpliwości, uzasadnione wątpliwości co do tego, czy Sejm w sposób prawidłowy powołał tych trzech sędziów. No, bo zgadzając się właśnie z profesorem Kieresem, że konstytucja wyraźnie się na ten temat nie wypowiada, no jak jest taka sytuacja, to my jako prawnicy nie możemy bezradnie opuścić rąk, tylko trzeba coś z tym zrobić. Zresztą, notabene Trybunał Konstytucyjny na ten temat już się wypowiadał. To znaczy w 2016 roku został złożony wniosek posłów, grupy posłów akurat Platformy Obywatelskiej o zbadanie zgodności z prawem tych uchwał unieważniających. Przepraszam bardzo, to się wszystko robi piętrowe, tutaj ja się staram maksymalnie skracać. I ta sprawa trafiła przed Trybunał Konstytucyjny. Moim zdaniem ona od początku było jasne, że ta sprawa, ten wniosek musi zostać pozostawiony bez rozpoznania, dlatego że nie można kwestionować aktów nienormatywnych, aktów powołania na sędziego. Natomiast wtedy niestety Trybunał Konstytucyjny moim zdaniem zrobił bardzo złą rzecz, to znaczy prawidłowo postąpił formalnie, to znaczy pozostawił wniosek bez rozpoznania. Natomiast w uzasadnieniu tego postanowienia wypowiedział się w kierunku takim, że Sejm to właściwie gdzieś między wierszami tutaj w tej wypowiedzi pana profesora Kieresa chyba jest, że wtedy się wypowiedział Trybunał Konstytucyjny tak, że niedopuszczalne jest stwierdzenie nieważności tych uchwał. Także jest klincz ze wszystkich stron, z której strony by nie popatrzeć, jest klincz. No właśnie, to prowadzi do konkluzji, że jednak faktycznie ten porządek prawny, który mamy, należy modyfikować, czy to poprzez konstytucję, czy to poprzez modyfikację tych konkretnie ustaw, to regulujących Antoni Bojanczyk, profesor Antoni Bojanczyk, Uniwersytet Warszawski, był gościem w Polskim Radiu 24 i w sposób przystępny tłumaczył nam tę bardzo zawiłą sprawę. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za to spotkanie. Na zegarach 49 minut po godzinie 15. Gość Polskiego Radia 24. A gościem jest pan Michał Bardzikowski, Christianita. Skłaniam się do niego. Za nami 20. pielgrzymka Ojca Świętego. Licząc ten pontyfikat, piąty do Ameryki Południowej, zdaniem wielu, jeśli nie najtrudniejsza, to jedna z najtrudniejszych, bo mówimy o pielgrzymce do Kolumbii, a więc kraju, który od 50 lat spływa krwią wojny domowej, krwią swoich obywateli. Gdzie, no gdzie do Radia Maria takie coś? Właściwie robią co chcą, kraju. No, świecka religia, to wiadomo, na ulicach, ale trzeba było tak robić, żeby się nie zdradzić. Że Babilon Wielki kłaniał się królowi ziemi, że Babilon Wielki współpracował z królami ziemi, że nawet w 18 rozdziale Apokalipsy świętego Jana nierządnica jako Babilon Wielki przedstawiona była na bestii czerwonej. Jestem królową, wdową nie byłam, żałoby nie zaznam. Jestem królową, wdową nie byłam, żałoby nie zaznam. Takie butne uczyciarskie odpowiedzi. Głównymi uczestnikami, co również papież Franciszek chwalił. Tak, udało się osiągnąć. Prezydent Santos dostał nawet za to pokojową nagrodę Nobla. I mimo, że to porozumienie zostało w referendum odrzucone, to później zawarto jakby to jest zmodyfikowane to porozumienie, tak żeby uwzględnić te główne zastrzeżenia. Także ta oczywiście bezpiecznie nie jest, ale w porównaniu z tym, co było w latach 80. czy 90., no to jest, kiedy rząd po prostu nie kontrolował znacznej części terytorium, jest poprawa. Pomijam oczywiście też to, że Kolumbia no, generalnie geograficznie dzieli się na dwie zupełnie różne części. Dzisiaj powiedzielibyśmy Kolumbia i Kolumbia nawet nie B czy C, tylko to znaczy bogate wybrzeża, tak? Duże rozwarstwienie społeczne. Olbrzymie rozwarstwienie społeczne i rasowe pomiędzy ludźmi.
ludnością indiańską, a ludnością białą. Jest bogate wybrzeża, oddzielone górami leżącymi niedaleko tych wybrzeży, interior, prawda, zamieszkany w dużej mierze przez ludność pochodzenia indiańskiego. I to właśnie przede wszystkim tam toczyła się ta krwawa wojna domowa. Można powiedzieć, że jak w soczewce tam się skupia historia polityczna drugiej połowy XX wieku. My na nią patrzymy przez pryzmat konfrontacji tak zwanego wolnego świata z obozem komunistycznym, ale wiadomo, że w wielu częściach świata ta konfrontacja wcale nie przebiegała według tak czystych moralnie granic. To znaczy, z jednej strony mieliśmy tam partyzantkę lewicową, czy lewacką, ale lewacką w sensie w słownikowym tego słowa znaczenia, znaczy trockistowską, maoistowską, która walczyła właśnie, znamy hasłowo, z rozwarstwieniem społecznym, z wielkimi posiadaczami ziemskimi, z olbrzymią obecnością kapitału zagranicznego, przede wszystkim amerykańskiego w tym kraju. Z drugiej strony były wojska rządowe, z trzeciej strony były bojówki, czy wręcz armie, bo często te bojówki były lepiej wyposażone niż regularna armia karteli narkotykowych, o których pan wspomniał. A jeszcze z trzeciej strony były prywatne armie opłacane przez zagraniczne koncerny, które tam chroniły swoje interesy. W ten sposób niejako reagując na zbrojny, krwawy opór ze strony partyzantki lewackiej. Także właśnie do takiego miejsca na kuli ziemskiej, do takiego bardzo skomplikowanego kraju przyjeżdża Ojciec Święty, mówi wiele ważnych słów, myślę o uniwersalnym, ogólnoświatowym przesłaniu. Pytanie, czy mają one szansę tam, w tych właśnie realiach i warunkach, o których pan mówi, paść na podatny grunt? To znaczy, no, moment tej pielgrzymki jest wybrany dosyć szczęśliwie. Jeżeli porównać to na przykład z pielgrzymką Jana Pawła II do Polski w 79 roku, no to ona była jakimś tam początkiem, tak? Papież nie przyjeżdżał do kraju, w którym właśnie zawarto porozumienie, tak, pomiędzy władzą a opozycją, który był na drodze do demokracji, tylko do kraju, który, no, głęboko tkwił w bloku wschodnim, i ta pielgrzymka była jakimś tam uruchomieniem całego cyklu zdarzeń, który w konsekwencji doprowadził do roku 80, do Solidarności, rok później do roku 80 i wreszcie do roku 89. Papież Franciszek do Kolumbii przyjeżdża wtedy, kiedy ta wojna domowa generalnie się skończyła, kiedy porozumienie pokojowe z trudem zostało zawarte po odrzuceniu jego pierwszej wersji w referendum w 2016 roku, zostało ponownie zawarte i ratyfikowane przez parlament Kolumbii. Więc jakby to powiedzieć, no, papież ma na czym budować tam, tak? Natomiast był potrzebny, wydaje się, taki impuls, żeby zwłaszcza to nowe porozumienie zaakceptować. Papież zgodził się tutaj, no, nie agitując bezpośrednio za konkretnymi rozwiązaniami tego porozumienia. Tam chodziło o kwestię amnestii dla, nie mówi się tego słowa, zbrodniarzy z obu stron. Generalnie dosyć podobne. Dosyć podobne do dyskusji w Polsce związanych z kształtem polskiej transformacji, choć oczywiście, no, w Polsce ta sytuacja polityczna była daleko mniej krwawa. W Polsce mieliśmy do czynienia, jeżeli mieliśmy do czynienia z wojną domową, to bezpośrednio po wojnie, tak? Natomiast mniej więcej od 1947 roku opór wobec władzy komunistycznej miał charakter pokojowy, tak? Nie zbrojny. To też miało wpływ na kształt tej transformacji. W Kolumbii było zupełnie inaczej. Także jest szansa, że tam rzeczywiście przeważy tę szalę na rzecz akceptacji tego porozumienia. Wiele ważnych słów, przesłania uniwersalne, bardzo ważna pielgrzymka w bardzo ważnym momencie, o czym pan wspomniał. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Michał Barcikowski, Christianitas, był gościem Polskiego Radia 24. Raz jeszcze dziękuję za wizytę w studiu. Łukasz Sobolewski, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. U nas już za chwilę informacje dnia.
Ale mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 4K Ultra HD 49 cali za jedyne 1890. Taniej.